Przyznaje również, że mogła istnieć jedna cywilizacja, która później podzieliła się na północną i południową. Możemy to zrozumieć, stosując metodę inżynierii odwrotnej. Lokalizacje, w których obecnie znajdują się okrągłe jeziora lejkowate, wskazują, że znajdowały się tam strategiczne cele, które zostały zniszczone przez broń jądrową. Oznacza to, że centrum cywilizacji znajdowało się tam, gdzie jest najwięcej okrągłych jezior lejkowatych. Tam, gdzie wszystko jest całe, na przykład w Europie, była prowincja, a te ziemie zostały zbombardowane w minimalnym stopniu. Urzędnicy mówią nam co innego. Cywilizacja ta została zniszczona zgodnie z moimi obserwacjami i pracami Lewaszowa 400-600 lat temu. Kto dokładnie zadał cios, trudno powiedzieć. Istnieje wersja, że cios został zadany z zewnątrz. Stolica mogła znajdować się w Czelabińsku, Jekaterynburgu, Omsku lub gdzie indziej. Oczywiście między miastami istniały linie kolejowe. A Stara Moskwa była głównym węzłem kolejowym. Po pierwszej wojnie nuklearnej rdzeń i centrum przemysłowe tej cywilizacji, Ural, Syberia, Altaj i północ współczesnego Kazachstanu, zostały zniszczone. Dlatego żadne kroniki nie mówią, co się tam wydarzyło. Dlatego również w tych samych kronikach nikt się tam nie pojawia. Ci, którzy przeżyli tę wojnę, udali się na zachód. Tak więc, na przykład, Moskwa została odbudowana przez Wiatycza i nie była stolicą handlową, jak piszą historycy. Moskwa była stolicą przemysłową. Moja teoria jest taka, że glina pojawiła się po pierwszej wojnie nuklearnej. Spłonęły ogromne drzewa krzemowe. Skład chemiczny gliny jest identyczny ze składem żużlu z węgla. Tak więc protoplasta gliny i węgla jest ten sam, drzewa krzemowe. Zgliszcza martwej cywilizacji, jej miasta pokryte są grubą warstwą gliny. Kamieniołomy wapienia są również porzucone. Wapień staje się trudny do wydobycia i rozpoczyna się masowa budowa z cegieł. W Rosji budowane są klasztory i kremle, a w Europie fortece i zamki. Na całym świecie buduje się wielkie piece o najróżniejszych konstrukcjach do wypalania cegieł i topienia metalu. Żaden historyk nie wyjaśni ci, dlaczego klasztory były budowane w pewnym okresie historycznym, a teraz nie. Również żaden historyk nie wyjaśni, dlaczego kamienne kremle nie były budowane przez setki lat, a następnie w ciągu kilku dziesięcioleci kremle zbudowano w całym kraju. Potem były dwa potopy. Pierwszy przed Piotrem Wielkim, a drugi po nim. Co najmniej jeden został spowodowany albo eksplozją w Oceanie Arktycznym, albo przez pasożyty, które spuściły do oceanu ogromny meteoryt. Ślady potopu są dobrze widoczne we współczesnej Turcji, której ziemie były ośrodkami tej ogromnej cywilizacji. Po pierwszym potopie, około 300 lat temu, pierwsze ekspedycje wysłano z Tuły na Ural w celu odbudowy przemysłu. Kilkadziesiąt fabryk z wyposażeniem sprzed potopu przetrwało na Uralu, Syberii i Altaju, być może gdzie indziej. Niecały przemysł zniszczono, ocalałe fabryki nie mogły być uruchomione przez jakiś czas. W międzyczasie rabusie podróżują, rozkopując stare groby i wydobywając złoto. Promieniowanie daje o sobie znać. Mężczyźni noszą peruki, a mutanci popromienni trafiają do muzeów. Mniej więcej w czasach Piotra Wielkiego następuje drugi potop. Ginie wielu ludzi. Informacje i wiedza zostają utracone. Wyposażenie i urządzenia techniczne budynków przemysłowych oraz liczne piece są demontowane i rozbierane przez okolicznych mieszkańców. Pozostają tylko zewnętrzne ściany budynków. Ludzie zapominają, do czego te budynki zostały pierwotnie zbudowane. Jakie nowe przeznaczenie otrzymały budynki? Podziel się swoimi pomysłami w komentarzach. Cywilizacje rozwijają się szybko. Prawdziwy poziom rozwoju przemysłowego końca XVIII wieku możemy ocenić na podstawie wynalazków Kulibina. Na przykład, aby wyprodukować ten zegarek, potrzebny jest poważny park maszynowy. A żeby zrobić obrabiarkę, potrzebna jest kolejna obrabiarka. Oprócz obrabiarek potrzebna jest energia do ich pracy, instytuty, metrologia i inne nauki. Rosja produkuje broń jądrową, wydobywając rudę uranu w Karelii i na Kaukazie. Wzbogacanie i tworzenie ładunków, jak sądzę, odbywało się w odległych fortach w pobliżu Petersburga. Powiem nawet więcej. Zawsze istniała broń jądrowa. Ale nie zawsze istniały środki jej przenoszenia. Znany jest przypadek noszenia pod ręką małego taktycznego ładunku jądrowego w pudełkach z długimi uchwytami. Mniej lub bardziej udokumentowany epizod użycia broni jądrowej znany jest jako bitwa pod Czeźmę. Powtórzę, nie znamy prawdziwego poziomu rozwoju przemysłowego XVIII wieku. Ale myślę, że było tam wszystko.
koleje, metro, samochody i maszyny. Eksponaty w Ermitażu po prostu o tym krzyczą. Na początku XIX wieku trwa wojna między południem, Afryką, Australią i północą, Rosją, Europą, Ameryką Północną. Po poprzednich katastrofach budynki wapienne zostały zasypane, a po wojnie nuklearnej spłonęły lasy, odsłonięte zostały duże obszary, a miasta zostały pokryte pyłem, który został uwięziony w pozostałościach ceglanych budynków. Pył osiadł, a ceglane budynki zostały zasypane na kilka metrów. Budynki z mocnymi fundamentami zostały odrestaurowane, odbudowane. Po wojnie zdziczali ludzie żyją pod Paryżem we Francji. Przed promieniowaniem ukrywają się w katakumbach. Niektórzy na powierzchni żywią się ślimakami i spleśniałym serem. Spróbuj połączyć ocalałych w katakumbach z marszem armii Napoleona najpierw do Egiptu, a następnie do Moskwy. Marsz do Egiptu nie miał celów militarnych, podobnie jak marsz na Moskwę. Napoleon porzucił swoje wojska w Egipcie i uciekł do Francji, nawet nie próbując nikogo ewakuować. Od roku 1771 Moskwa zmagała się z oficjalnie ogłoszoną epidemią. Miasto było otoczone barierami sanitarnymi, a jego ulicami włóczyły się jedynie psy i bezdomni. Zastanawiasz się, co skłoniło Napoleona do przeniesienia ocalałych z katakumb do opuszczonej i skażonej Moskwy. W XIX wieku Brytyjczycy, Francuzi i Turcy rozpoczęli wojnę z Rosją, znaną jako Wojna Krymska. Brytyjczycy mogli użyć broni nuklearnej lub znać czas i miejsce ataku. Po uderzeniu nuklearnym Brytyjczycy kierowali się do celu, na przykład Sewastopol, Fort Sumter, Fort Beauregard. Żadna bomba atomowa nie może spowodować takich zniszczeń. Dokładne daty wojen nuklearnych i powodzi są nieznane. Podam bardzo przybliżoną chronologię wydarzeń. Taka chronologia pochodzi z map, ale wtedy każdy kraj miał własną chronologię, a daty mogą się różnić plus lub minus o setki lat. Do 1400 lat na mapach istnieje Scytia i Sarmatia, Morze Bałtyckie, Morze Sarmackie. Ocean Arktyczny, Morze Scytyjskie. Budynki zbudowano z wapienia i marmuru. 1450 rok. Wojna nuklearną. Jedno z rosyjskich źródeł mówi, że mogło to być w 1600 roku, kiedy nastąpiły 3 lata bez wiosny i lata. Wielka Tartaria widnieje na mapach Francji, znana jako Grande Tartarie. Tereny te są pokryte gliną. Przetrwali zmierzają na zachód, docierając do Moskwy, gdzie rozwija się produkcja cegieł. Od roku 1521 do 1530 obserwujemy masową budowę kremli na terenie całej Rosji. Rok 1670 przynosi wielki potop. W roku 1700 osadnicy rozprzestrzeniają się od Tuły przez Ural aż po Syberię. W roku 1725 następuje kolejna powódź. Wiek XVIII to czas szybkiego rozwoju państw. Początek XIX wieku. Drugi konflikt atomowy między południem a północą. Równocześnie zerknijmy na schematyczną mapę, przedstawiającą, gdzie artefakty z danego czasu są dostępne na Ziemi. To tyle, jeśli nie zgadzasz się z moją wersją wydarzeń, napisz własną wersję wraz z argumentami. Piszcie, co o tym myślicie, będę wdzięczny za każdą konstruktywną krytykę. Zapraszam odkrywców prawdziwej przeszłości do wspólnych wypraw i badań. Do zobaczenia.